Jurek, pierwsza klasa, specjalność tokarz. Tak, pani pedagog. Urodzony 1992, 16 lat. 16,5. Jakie przedmioty w twojej klasie najbardziej lubisz? Elektromechanika, obróbka, skrawanie, język polski, historia sztuki, historia filozofii, ceramika. Wystarczy. Jakie masz oceny z polskiego? 2 piątki, 4+ i 2+, czyli prawie piątkę. Jurku, chciałam cię spytać, dlaczego kłamiesz? Nie macie takich przedmiotów jak historia sztuki. Z żadnych, które masz, nie zdobyłeś tak wysokich ocen. Dlaczego kłamiesz? Co panowie, wody szukacie? Wody! To w sklepie, a nie w polu. Do domu, krowy tu! Jest coś pod 16? Jest. Da mi pan. Nie do ciebie. Ja wiem, że nie do mnie, do babci, renta. Emerytura. Babcia wyjechała do siostry do Nowej Zelandii. Nie może odbierać przez 3 miesiące. To da mi pan. Niech pan do mnie wchodzi, bo stanie się coś strasznego. Co? Duch mamy grasuje. Dzisiaj ma rocznicę. Cholera jasna. Babcia! Babcia, masz podwyżkę. Uważaj! Grosz! Grosz! Grosz, mówię! Listonosz kazał powiedzieć, że wróci za 3 miesiące, bo wyjechał na chorobowe. Co ty myślisz, że ja już do reszty zgłupiałem? No jedz. Jedz. Co się tak martwisz, głuptaku? Pieniądzeczna byta. W nocy mu ukradł. Do nocy to on tu jeszcze wróci. Nie chce mi się jeść. Słyszysz? No. A wiesz ty, co ta krowa gada? Mów. Jedz, bo rośniesz. Czemu tak gada? Każde boskie stworzenie swoją mowę posiada. To i nasza mucka. A teraz co gada? Jedz, bo ci wystygnie. Teraz? Teraz, no bo ja teraz ona gada, że babcia robi pyszne zupy. Za te zupy to niedługo babcia wygra wycieczkę do Nowej Zelandii. Aleś ty jest dobry, Jurek, wiesz? Babcia. Babcia, co się dzieje? Nic. Brzuch. Bardzo nam pomogłeś, ale najlepiej zrobisz, jak teraz pójdziesz spać. Ale babcia nigdy nie chorowała. To tylko taki atak. Rano będzie zdrowa jak ryż. Jak chcesz porozmawiać z babcią, zadzwoń jutro do szpitala.
Teraz trzeba cię kupić nalewków, bo już nie masz. Jest Damian w domu? Damian! Damian, skurwysynie! Co jest? Pokaż buraki. Z babcią źle? Czemu ma być źle? Józefowa gadała, że po karetkę od niej dzwoniłeś. Tata się przepił. I od razu po karetkę dzwonić. Starego nic nie ruszy. Ten za 90, ten ma za 100. Ten za 6 dych, ale walnięta budowa. Ten za 25. I zasypiemy ziemią. Gotowe do ziemi. A dlaczego to babcia nie przyszła? Babcia wyjechała. Tak jak mama. Na tamten świat. Tam pani głupoty opowiada. Babcia wyjechała do takiego sanatorium, gdzie to mają łazienki w każdym pokoju, wanny do masażu, tak, duperele. Ma pani karty do komórki? A czy pani mogłaby przekazać babci, żeby zadzwoniła pod ten numer, co się pani wyświetlił? Nie mogę. Ale ja oddam pieniądze. Ja tylko chciałam chwilę porozmawiać z babcią. Nie udzielamy informacji o pacjenta. Dobrze. Jak babcia wyzdrowieje, to zadzwoni. Dobrze. Zrobić ci frytków? Kawy? Co my teraz zrobimy, Juruś? Pamiętaj, jak będziesz miał w sklepie nabór, to nie mów co z babką. Leżącą tutaj Eugenię pamięta dobrze każdy z nas. Jak zachodziła do sklepu, jak prowadziła krowy, jak odbierała rentę, jak dbała o syna i wnuka. Nic się nie skończyło. Wszystko trwa dalej. A ten świat duchowy manifestuje nam się przecież w różny sposób. Czy to w spojrzeniu, czy w uścisku dłoni, czy w uśmiechu miłego człowieka, czy w nieoczekiwanych znakach. Dobra.
Mam wszystko. A co? Stypa. Czerwona by była lepsza. Kładź niebiesko. Spierdalaj! Coś słabo wyglądasz, synku. Zjedz coś. Pewnie ci żal babuni, co? Flacha musi iść na stół. Tatuś, twoje zdrowie. Najlepszego. Nie napijesz się? Z własnym synem się nie napijesz? Jak cię ojciec nie wychował, to ja cię wychowam. Zostaw go. Za zdrowie wujka. Za zdrowie babci.
Halo?